kurwa, porwali Montusia. Ja ich zapierdolę. Zabiło. Kim ty jesteś? A co ci do tego? Właśnie ty, kim ty jesteś? Twoja głowa jest wart 1000 monet. Tamten winny chłopak. Kto to był? Czym mógł zabijać? Kręcił się tylko i nas denerwował. Nie miałem w niej cierpliwości. Więc zginął. Czy jesteś mordercą? Co ci do tego? I tak moi straże zrobią z ciebie porządek. Twoja głowa jest wart 1000 złotych monet wśród ziemi. Ach, już czuję zapach tych pieniędzy. I pamiętaj, nie zadzieraj z nami. Będziesz miał tylko kłopoty. Później przyjdę i zrobię z tobą porządek. Ja mógłbym coś zrobić. Jak się tu wydostać? Drzwi zamknięte, cholera. No, pochodnię wezmę. Nie przebiję, jestem za słaby. Twarde te kraty. Wow. Co się było? Rashida! Kurwa, ratuj! Już, chwila, tylko się podbije. Tylko tu nie miałem komputera, jak miałem to przeżyć. Jezus, kto cię porwał? Nie wiem, jakiś debil w płaszczu i myśli, że jest fajny. Dobra, odsuń się do ściany, ja to wyważ. Trzeba przyznać, wchodzi z efektem. Ja tu sobie stoję, siedzę, czekam na ciebie, i nagle jeb i wchodzisz. O! Ty płotki się palą, ale fajnie. Dobra, walić drzwi płotki, mam, czekaj, czekaj, biorę drzwi. Stary, masz miecz? Tak, znalazłem twoje w ogóle item. Dobra, ja mam, o, jak miło. Dobra, mam pomysła. Zabijmy tego ziomka. Wiesz czemu? A co? No nie. Wszedł jakiś to niewinny człowiek i słyszałem, że kazał go zabić i słyszałem kostrzały. O Jezu. Jakiś morderca. Dobra. No to wie co robić. Robimy z niego bekon. Dałem ci miecz? Dałem. A, no. Dobra. Tylko dziwnie pusto tu, nie? No pewnie śpiesz. Nie wiem, poligon? Pewnie spieprzyli, nic, baby tanie, kurwa. Ty kurwa, skąd się wzięli? Pewnie przyszli. Dobra, gincie. Ciekawe ja ile ich jest. Bawię. Ja się, o kurwa. Coś jakoś nie atakują, jakieś pedały pewnie. Aj, dobra, atakują. O Jezu, ugryz mnie. Jest ich więcej, opatrz, jeden. Jeden się patrzy, zobacz jaki słodki, ty zobacz, o ty, zachrzcili, widzisz? O kurde! Leży. Ile ich jest? Patrz, wszyscy prawie obok tego drzewa, czyżby Herst ukrywał się w tej... O, właśnie, zajebiste drzewa, trzeba przyznać. Coś nie biją. Coś jakoś nie biją, to mnie trochę dziwi. No dobra, mi od... Ała, dostałem. Jednak biją. Ja też. Jest ich więcej, dawaj, idziemy. Patrz, a kuku! Ach. Mikołaj! Co dostać? Może zrobię... czekaj. Sorry. Chleba zrobię trochę. Czekaj, o rzecz! Walnę go drzwiami! Jeb... O nie! Jeszcze lepiej. No najwyżej w deszczu. Ej, no, biję go drzwiami, no czemu? Dobra. Teraz szybko dębu. Nie ukrył się w tym dębie, dawaj na samej górze. Na samej ma zapalniczkę? Na samą górę. A to później, dobra? Później. Szkoda. Ale po co chcesz podpalać drzewo? Taki debil jednak się by schował, bo... Przy okazji takie... Ja wolę usuwać pod takim gnidzie.
długo tak nie budować. Wow. To jest ale wejście. O Jezu. Oj, jakie widoczki. Wiemy. Nie wiem, jak ja cię przedziwiam. Ja się na chwilę zatrzymałem, patrzę na widoczki. Co jest? Jest! Skubańcu, już nie uciekniesz! Masz przejebane. Za Montusia! I za poległego człowieka! Napierdalaj się mówi! No dawaj go! Poleciał! Przepadnij! Dobra. Padł? No, raczej nie przeżył tego upadku. Ty, żebyś ty nie spadł! Dobra, spokojnie. To wiesz, chodźmy że... stąd. Chodźmy stąd. Usiądźmy w tym drzewie jeszcze trochę, poczekajmy aż deszcz minie i uciekajmy stąd. Ja już nie chcę być. Ej, mam pomysł, podpalimy tego wina. No właśnie mówisz, że podpalimy. Jeszcze ktoś czekaj, przeżył. Przeczekajmy jeszcze. No dobra, no to czekam. Dobra, uciekamy. Dobra. Przestało padać, możemy iść. Mam. Spoko. Załatwiłem sobie ładunki wybuchowe, bo wiedziałem, że kiedyś w końcu albo mnie, albo ciebie porwą. Ja o tym wiedziałem, bo ja dostałem... A właśnie, jak w ogóle ty przeżyłeś? Ja odleciałem aż do jeziora. Nawet za jezioro. A co z tobą? Wiesz, ja byłem trochę... Trochę też mnie wyrzuciło, no ale zauważ, że moja zbroja przypadła. O drzewo jedno. Niestety z uderzeniem... Zamknę ich, żeby nie wyszli. Dobra, nie zgadnę, jebnąłeś o drzewo, co nie? Nie, tak, o drzewo w sumie i tak, trochę oślepłem. O kurde, jakiś jeszcze debil. Bandyta! Wydostał się. Dobra, podpalaj to szybko i uciekamy stąd. Muszę jeszcze muszę pobiec po jeszcze mojej temki. Ty sam się palisz. Szybko do wody! Do wody! Już się nie palisz. O Jezus. Dobra, nieważne. Podpalaj to ale szybciej. Ale naprawdę ja jestem... Podpalaj to szybciej, ja już ten... No... Jestem raz. Fuck you. No nie, no bluza, tam została moja bluza, kurwa. Dobra. Kupisz sobie wśród ziemi. Pierwsze, zrobię zowiec. Moje jest ty, może... zowiec. Ej, on spadł, przecież to mogło z niego wypaść ta bluza. Dobra, nieważne. Nie ma go, kurwa. Czyżby przeżył? Wątpię. No to dobra, podpalaj. Aj, zaruszko, fuck. Ja też jestem ranny. Niezłe baty. Ta przygoda była ciężka i męcząca. No. Kurde! Pomocy! Idę do wody. Ja się palę. To drzewo się efektownie pochłonie. Dobra. Ja se stanę tutaj, żeby się już nie podpalić. Dobra, nigdy co? Nie będę panu ja się poczekam. Ja se chyba popatrzę, jak to drzewo płonie. Ja też. Ale żałuję, że ten gość dobrze, przez takiego... Dobrze, daj, on zrobił niewinny. Dobra, daj, może mieć jakaś nagroda. Dobra, daj spokój. Chodź koło mnie, poglądamy sobie. Czekaj, już idę. Gdzie ty jesteś? Z drugiej strony, co? Nie, jestem tam. Za tobą. Aha, dobra. Nie, bo tak jakbyś był za drzewem, to byś mnie nie słyszał. Dobra. O, patrz, nawet zielony kolega się będzie wpatrywał. A nie, zniknął. Kurde. Dobra, nieważne, ja sobie popatrzę. Trzeba przyznać, bo nie to płonie, nie? No, ale wiesz co, ja jestem bardzo ranny. Pozwolisz, że wykopię jedno drewno i zrobię toolboxa. Spoko. Mamy przecież to... Przecież zboże po to, żeby zrobić chleb. Wiesz co? Chcesz też? Ja populuję na owce. Tylko czekaj. Dobra. Ja po... Wiesz co, maskami ty ja jeszcze mogę przygotować. A no dobra, to... bluzę sobie. Bluzę będę potrzebował chyba 8 do bluzy. A do maski czekaj, jest potrzebnych ponad 5 i 10. Ile chcesz chlebka? A ty nie masz nożyczki? Nożyczki nie. Chuuu. Niestety. Masz żelazo? Żelazo? Wiesz co, jak
ten, jak przechodziłem w tej jaskini, to w sumie trochę wykopałem, ale ten, przetopiłem. Dobra. Czekaj, już ci zrobię nożyczki. To trzeba mieć trochę wełny, bo to najwyżej już je. Zrobię ci ten chlebek, chcesz, nie? No. Czekaj. Otwieraj się. No, otworzył się. Mam problemy z robieniem. O kurczę, no zrób się nobie. Chlebek się sam zrobić. Dzięki. Muszę jeszcze iść po swojej temie, dobrze je zostawiłem, nie wiadomo co się z nimi stało, jak on mnie nie zostawił. Wiesz co, jeśli to była jedna świątynia niszczyciela miast, ciekawe czy jest więcej. No. Nie jestem pewien, ale wiemy już je. A właśnie, do żelazko tej kartki. Rzuć. A dobra, to już jeszcze nie. No co do kartki? No rzucać. Dobra. W tej kartce było napisane to samo, co nie znowu ta kartka. Tylko, że było więcej liter co do naszego niszczyciela miast. Czyli jak już mamy? Wyszło mi, że Herob. No to człowieku robi. Czyli... I no to mamy takiego misję. Mamy misję. Idziemy do Śródziemia. Bierzemy, ubieramy się, idziemy do biblioteki i dowiadujemy się o najbliższych świątyniach. Przeszukujemy. I trzeba wreszcie zakończyć to szaleństwo. Może zostawię trochę ładunków wybuchowych i wyważę, skoro on zniszczył w ten sposób miasto, to my zniszczymy w ten sposób jego. No bo cóż, a nie, chociaż on ma wielką moc i on to ma w rękach. Chciałem jedzieć, że się on mnie wypierdoli na tyle, na pewno bliższe spotkania będą trochę trudniejsze. Ja już słyszałem, że nie będzie to takie łatwe, bo obok Śródziemi grasują nowe potwory, słyszałeś o nich? Enderman. Wiesz co, może... Ty nie bierz. Może... Właśnie. Już wziąłem dwie, ale wezmę może jeszcze trzecią. Na wszelki wypadek. Ja mam nadzieję, że nowych umiejętności nauczymy się w Śródziemi jakiś. Właśnie ten na Śródziemiu no, to największy wojownik. Dzięki tym blokom i naszej odwadze powinniśmy pokonać wreszcie to, co nam leży na... Nas, nie wiem na czym. Dobra, już podczas podróży w kolejowce. Już nie ma tym. Dobra, i chodźmy. I na piechotę wśród ziemi. Tak, na piechotę. Niedaleko jest metro, chcesz? Metro? A chcesz metrem? Wiesz co, wolę nie, na piechotę. Zajmę to wszem dłużej, ale... Możemy zgromadzić jakieś zapasy, nie wiem. Dobra, możemy no poszukać. No dobra, no to jedziemy po mojej tempie do Śródziemia. Czekaj, tutaj czekaj.